Dzień dobry Państwu. Dziś o niezwykłym projekcie, wyjątkowym w skali kraju, rozmawiać będę z Marią Molendą, prezes Fundacji Nomina Rosa. Witam serdecznie, Marysiu. Witam serdecznie, dzień dobry. I Agnieszką Filipek, historykiem i archiwistą, czy archiwistką, jak wolisz, Archiwum Narodowego. Powiedziałam historyk, bo lepiej brzmi niż historyczka, prawda? Tak, trochę się to kojarzy z historyczką, no ale powiedzmy, że to jest wielka dyskusja na temat końcówek żeńskich Tak. rzeczywiście w mediach i chyba w takiej przestrzeni społecznej ma miejsce, więc no. Nie jest generalnie, może być historyk, jest mi wszystko jedno. Świetnie, to całkiem nieźle brzmi. Dobrze, taki krótki, tajemniczy wstęp, ale teraz już musimy zacząć od początku i Marysiu, do ciebie pytanie, ponieważ całe to przedsięwzięcie, ten projekt, o którym będziemy mówić, to właściwie pomysł fundacji, która stanęła w szranki o pozyskanie funduszy. No i cóż, no, mierzyliście się chyba z 200 organizacjami z całej Europy, udało się. Tak, tak. W zeszłym roku wymyśliliśmy taki projekt pod tytułem Wojenny Nowy Sącz i jego celem było stworzenie takiej wirtualnej mapy Nowego Sącza i w zasadzie przeprowadzenie takich gruntownych badań nad okresem okupacyjnym w naszym mieście. Za chwilę o tym pewnie więcej powiemy z Agnieszką. I wystartowaliśmy w takim konkursie grantowym, który ogłosiła Niemiecka Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. To była fundacja, która została założona w roku 2000 i ona miała na celu wspieranie ofiar pracy, obozów pracy przymusowej organizowanych przez III Rzeszę i w ogóle ofiar narodowego socjalizmu. I ta ich działalność też rozwinęła się o to, że zaczęli wspierać różnego rodzaju działania, inicjatywy, które służyły upamiętnieniu tego i pokazywaniu, jak drastyczne były skutki narodowego socjalizmu, czyli ogólnie ideologii nacjonalistycznej. I my zaproponowaliśmy ten projekt, zmierzyliśmy się z ponad 200 organizacjami z całej Europy. Udało nam się przejść do drugiej tury, też jak się o tym dowiedzieliśmy, to oczywiście byliśmy wszyscy bardzo przejęci, bardzo w wielkich emocjach. Potem jeszcze był taki moment, żeby te projekty bardziej tak doprecyzować i wziąć udział w drugiej turze, która również no, polegała na tym, że wybrano kilkanaście takich projektów, które uznali za najlepsze. I co się okazało ogólnie cudowne, to wśród przez nich projektów znalazł się nasz projekt, czyli Nowy Sącz pod okupacją niemiecką, Studium przypadku miasta. Ale z tego, co rozmawiałyśmy oczywiście wcześniej, to przedsięwzięcie jest ogromne, powiedziałabym, bo tak delikatnie tylko dotknęłaś pewnych tematów, bo to będzie, jak mówiłaś, wirtualna mapa Nowego Sącza z wytyczonymi szlakami tematycznymi. To będą tak, podcasty, to będzie strona internetowa, to będą lekcje. Mnóstwo tego i tak się zastanawiam, ile osób jest w stanie coś takiego ogarnąć i w jakim terminie. No w zasadzie to ja za chwilę chyba Agnieszce oddam głos. Plan tej strony jest dosyć śmiały i bogaty, ale chcieliśmy stworzyć narzędzie, które będzie rzeczywiście przydatnym, dostępnym narzędziem zarówno dla osób, które tutaj lokalnie w naszym Sączu są i chcą poszerzać swoją wiedzę i dowiadywać się więcej o przyszłości miasta, również z uwagi na oczywiście uczniów, nauczycieli, ale też z uwagi na po prostu nasze obowiązki w stosunku do przyszłości i osób, które w tym mieście podczas okupacji no, działały, cierpiały, umierały i walczyły o wolność i o przetrwanie i zasługują na godne upamiętnienie, a często tego upamiętnienia po prostu nie ma. Nasza mapa rzeczywiście ma taki szeroki zakres, jak wspomniałaś, ja nawet muszę po prostu zaglądać do mojej ściągi, żeby po prostu te wszystkie nasze pomysły, które ujęliśmy w niej tutaj przytoczyć, natomiast jakby to zostało w taki sposób przemyślane właśnie, żeby być po prostu bardzo atrakcyjnym,
bardzo bogatym narzędziem. My będziemy to tworzyć w sposób popularyzatorski, ale oczywiście też będzie to wszystko szalenie mocno ugruntowane i oparte o źródła, o czym myślę, że za chwilę opowie Agnieszka. Jeśli chodzi o osoby zaangażowane, to ten projekt jest też bardzo otwarty, to znaczy my będziemy mieć zespół kilkunastu historyków, którzy będą pracować nad tworzeniem treści i będą prowadzić badania, ale w nasz projekt są zaangażowane na razie deklaratywnie, mam nadzieję, że to jeszcze tuż ustalimy, już wkrótce dokładnie zakres działań różnego rodzaju ważne instytucje na mapie Nowego Sącza, również nasze miasto jest nastawione do tego projektu przychylnie. My będziemy mieć jutro spotkanie z panią prezydent Magdaleną Majką i będziemy rozmawiać tutaj o różnych właśnie pomysłach i działaniach, które będziemy podejmować w ramach tej mapy. I ta mapa też jest otwarta bardzo szeroko dla osób, które chciały się zaangażować również w jej tworzenie, w przekazywanie nam treści czy informacji, zresztą też może już przy końcu naszej rozmowy to pozwolę sobie taką prośbę, taki apel do Państwa skierować, ponieważ bardzo dużo materiałów jest nadal w, powiedzmy, takich zbiorach tak rodzinnych i bardzo byśmy chcieli do nich dotrzeć, właśnie do tych wspomnień, do dokumentów, do świadectw i żeby one się po prostu na tej stronie znalazły i żebyśmy mieli wspólnie takie naprawdę świetne narzędzie upamiętniające i służące poszerzaniu naszej wiedzy. Agnieszka, ty będziesz takim koordynatorem merytorycznym tych wszystkich wydarzeń w ramach projektu. Tak właściwie na czym ta twoja rola będzie polegała? No bo spektrum tych działań jest dość szerokie. Wojenny Nowy Sącz, no to przecież jest przynajmniej kilka lat, a to nie tylko miasto, ale też jego mieszkańcy. Tak. Więc przede wszystkim taką pierwszą rolą, której muszę się podjąć, no to jest oczywiście zebranie źródeł do projektu, ponieważ w tych wszystkich rozmowach, które z Marią prowadziłyśmy, uznałyśmy, że najważniejsze jest, aby projekt był dobrze osadzony źródłowo. No i oczywiście tutaj w obręb tych źródeł wchodzi zasób naszego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie, oddział w Nowym Sączu, ale także bardzo wiele innych instytucji, takich jak na przykład Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, w Krakowie, Yad Vashem, ŻIH, także bardzo dużo instytucji polskich, ale także bardzo dużo instytucji zagranicznych. Ja w 2018 roku bodajże korzystałam z zasobu oddziału Bundesarchiv w Ludwigsburgu, gdzie są akta przygotowawcze do procesu Hamana. I myślę, że jesteśmy w stanie też pozyskać te dokumenty, kopię tych dokumentów do naszego projektu, no co bardzo rozszerza tą bazę źródłową i mam nadzieję, że w efekcie ten projekt właśnie merytorycznie bardzo na tym zyska. No oprócz tego do moich zadań należy także taki nadzór merytoryczny nad naszymi autorami, pilnowanie terminów, prawda, do których oni muszą po prostu te teksty historyczne zdać, ponieważ to jest projekt, obowiązuje nas pewien harmonogram, musimy się go z niego rozliczać, musimy go pilnować. A poza tym myślę, że też dużo rzeczy wyjdzie w trakcie realizacji projektu. Myślę, że tutaj podzielimy się tymi zadaniami. No jest to nasze bardzo wspólne dzieło, bardzo sobie tutaj pomagamy, więc tak to wygląda z mojej strony. Ale dziewczyny, jeżeli tak mogę do Was powiedzieć, to takie przedsięwzięcie nie tylko ma być atrakcyjne dla sądeczan, ale myślę sobie, że do tej pory nie było takiej pracy badawczej w takiej formie, jeżeli chodzi o dzieje wojenne Nowego Sącza, bo my znamy, takie mam wrażenie, zaledwie skrawki gdzieś tam połączone może w całość. Mhm. No to tak jak Maria powiedziała, bardzo dużo jest jeszcze źródeł, które są niezbadane oprócz instytucji. No właśnie, bardzo dużo źródeł mamy tutaj w Nowym Sączu w rękach prywatnych i tutaj mam na myśli dokumenty, mam na myśli zdjęcia, ale mam na myśli także relacje, prawda, które są bardzo cenne i musimy zadbać o to, żeby je utrwalić.
póki jeszcze są świadkowie tamtych zdarzeń, bo to jest przecież w badaniach nad II wojną światową i w ogóle nad Holokaustem ogromny problem. Z tym problemem boryka się bardzo wiele instytucji, chociażby Muzeum Auschwitz-Birkenau, prawda, że świadkowie po prostu umierają, to są ludzie wiekowi. Czy w ramach tej strony, o której Marysiu wspomniałaś i tych szlaków, będzie można sobie samemu wytyczyć jakąś trasę, jakiś szlak, czy też będziemy prowadzeni? To znaczy my chcemy zaproponować właśnie kilka, około 9 takich ścieżek edukacyjnych, które będą związane z różnymi aspektami okupacji w Nowym Sączu i będzie można, wybierając właśnie daną ścieżkę, po prostu przejść przez Nowy Sącz z perspektywą i zdobycia wiedzy i dowiedzenia się o miejscach, które będziemy pokazywać, o wiele więcej właśnie o ich charakterze w okresie okupacji. Między innymi my w tej chwili ustaliliśmy, że będą dostępne tam takie ścieżki jak ścieżka poświęcona losom i działalności kobiet w Nowym Sączu okupacji. Szalenie ciekawa i w zasadzie dla nas będąca, ja jeszcze też może wspomnę o tym, że ten projekt też nie jest pomysł chwili tak naprawdę, dlatego że my już parę lat temu zajęliśmy się tym takim gromadzeniem dokumentów związanych z okresem okupacji w Nowym Sączu, w bodajże 2015 roku chyba była też wystawa, którą robiliśmy wspólnie między innymi z archiwum narodowym w Krakowie z sądeckim oddziałem Codzienność pod okupacją, czyli właśnie o losach mieszkańców miasta i Nowym Sączu w czasie okupacji. Do tej wystawy, że nam się udało pozyskać sporo materiałów i no część z tych materiałów musieliśmy oczywiście zwrócić do rąk prywatnych, ale to, że się wówczas do nich udało dotrzeć, to jest no bardzo, myślę, że cenne. I wtedy też w zasadzie się nam narodził taki pomysł związany z pogłębieniem też i przedstawieniem w jakiejś szerszej perspektywie, z dokładniejszymi badaniami wybranych sylwetek kobiet w czasie okupacji w Nowym Sączu. Więc będzie taki szlak, na pewno szlak związany, wychodzący poza w ogóle obręb naszego miasta, a dotyczący obozów pracy przymusowej. To jest szalenie ciekawy, też trudny temat, który pokazuje także to takie straszne oblicze narodowego socjalizmu, tak zrealizowane w postaci polityki III Rzeszy, polegające na totalnym wyzysku i po prostu pracy niewolniczej ludzi. I chcemy tutaj, w Nowym Sączu były takie obozy pracy, w okolicach naszych najbliższych były takie obozy pracy, chcemy to pokazać, chcemy przypomnieć o tym. Będzie też oczywiście szlak dotyczący konspiracji, w którym też pokażemy różne postaci zaangażowane w działania konspiracyjne. I o tym też chyba w naszych rozmowach już poprzednich mówiłyśmy, jak trudno było być konspiratorem w Nowym Sączu. To było małe miasto, gdzie wszyscy się znali, więc analizowanie tej konspiracji, czy nawet to, do czego mamy takie tendencje z perspektywy tak odległości czasowej, oceniania czyichś działań, tak poziomu odwagi czy podejmowanych decyzji, to często się dzieje bez właśnie różnych takich dodatkowych wiadomości, które kiedy bliżej przyjrzymy dokładnie temu tematowi, dopiero się wyłaniają. Jak to było trudne działać konspiracyjnie we wrogim generalnie środowisku. Chcemy też podjąć tak naprawdę trudne tematy, które w zasadzie też, jak widać dzisiaj po tym, co się dzieje w mediach, są też bardzo kontrowersyjne i wzbudzają emocje, a mówię tutaj właśnie o postawach Polaków w czasach okupacji. Myślę, że to jest też temat, do którego my powinniśmy nabierać dystansu i nie opierać na tym wartościowania nas samych, bo oczywiście bardzo ciężkim tematem jest zaangażowanie Polaków w też jakby wydawanie czy prześladowanie ludności żydowskiej. Wolimy myśleć o tych, którzy Żydów w czasie wojny ratowali, ale myślę, że takiej perspektywy odnośnie tych postaw daje nam też to, co wynika z dokumentów, a to dotyczy właśnie tego, że Polak po prostu donosił też na Polaka. I robił to często po prostu zupełnie dobrowolnie. To
takich informacji na przykład dostarczają relacje związane z losem księży dwóch z parafii świętej Małgorzaty, którzy zostali zamordowani w egzekucji w Biegonicach. Właśnie Rybacki, to była taka największa, jeśli chodzi o Polaków, głośna zbrodnia Niemców na Polakach w Nowym Sączu. I tam są też takie relacje, które mówią o tym, że ci księża byli bardzo odważni, ponieważ nie bali się głosić kazań odważnych, chociaż wiedzieli, że w kościele jest mnóstwo donosicieli. Także ten szlak na pewno, myślę, że warto o tym pamiętać, nie burzyć się z tego powodu, bo to tym bardziej pozwala nam zrozumieć, jak heroiczni byli ludzie, jak dzielni byli ludzie, którzy po prostu konspirowali, walczyli, no czy też właśnie, nie wiem, ratowali osoby, które tej pomocy i ratunku potrzebowały. Będziemy oczywiście też robić taki szlak, który będzie trochę mówił o tym, jak sądeczanie próbowali podtrzymać kulturę w okresie okupacji. To myślę, że też będzie bardzo cenne i to też jest taki temat, który na pewno wymaga też pogłębionych badań. Będziemy robić też szlak, który będzie właśnie dotyczył codzienności i życia codziennego pod okupacją. I no myślę, że te tematy, ja tutaj też nie wymieniam wszystkiego, być może też trochę nam, prawda, Agnieszko, zweryfikują źródła. Tak, są jakieś założenia, które są zweryfikowane przez źródła, tak, faktycznie. Ale generalnie ja może tylko dodam do tego, co Maria powiedziała, że chcielibyśmy wszyscy pokazać troszeczkę, zwłaszcza młodzieży, że ta okupacja i wojna to nie jest rzeczywistość taka zero-jedynkowa, że bardzo wiele odcieni i nam łatwo jest dzisiaj pewne postawy oceniać, bo nie mamy tego doświadczenia po prostu. Natomiast bardzo trudno było żyć w takim okupacyjnym mieście i ten trud życia, tych codziennych spraw, tych wyborów, przed którymi ludzie byli postawieni przez historię tak naprawdę, niekoniecznie musieli mieć na nie wpływ, no chciałobyśmy tutaj w tym projekcie pokazać i poddać pod rozwagę jego odbiorcom. Będą również biogramy, bo tak jak wspomniałyśmy, to będzie nie tylko Nowy Sącz, ale przede wszystkim jego mieszkańcy w tym okresie, takim trudnym okresie. Tak, dokładnie. Bardzo nam też zależało na tym, żeby ta mapa pokazała mieszkańców miasta. Oczywiście nie będziemy w stanie stworzyć biogramu dla każdego sądeczanina. Wybierzemy pewną pulę takich, no, czy reprezentatywnych, niezwykłych, czy właśnie zwykłych też postaci, po to, żeby pokazać, jakie konsekwencje wojny były po prostu na takim jednostkowym życiu. I też tutaj w zasadzie no, po prostu będziemy myśleć o mieszkańcach Sącza, niezależnie od tego, czy to byli Polacy, czy to byli Żydzi, czy to byli też Niemcy, ponieważ nawet wśród samych Niemców te postawy były także zróżnicowane, ich doświadczenia wojenne były inne. Byli tacy, którzy po prostu byli tymi no, Volksdeutschami, wspierali ten narodowy socjalizm, byli nim zafascynowani jeszcze przed wojną, tak, czy czekali, żeby wesprzeć po prostu działania wojenne Niemców, a byli tacy też, którzy no, mieli jednak nastawienie propolskie. Jeśli chodzi o Polaków, tak jak mówiłam, myślę, że też będziemy się starać, na ile to będzie możliwe pokazać różnych mieszkańców naszego miasta i tych, którzy po prostu no, walczyli, działali, ale też takich, którzy po prostu starali się przeżyć, przetrwać po prostu i jakoś się zmierzyć z tą codziennością. Będziemy też szukać różnych perspektyw. Wspomniałam o kobietach, ale mamy też relacje właśnie osób, które wówczas były dziećmi i to są także bardzo ciekawe doświadczenia, bo w ogóle mówienie o okupacji z perspektywy dziecka to także jest temat, taki obszar badań, który pozostawia bardzo dużo wyzwań, pytań, ale też no, daje nam taką też poruszającą bardzo perspektywę. To samo jeśli chodzi o mężczyzn, czy o młodych ludzi w ogóle. Będziemy chcieli to tutaj pokazać, tak żeby ta strona, którą stworzymy, ta nasza mapa była rzeczywiście takim narzędziem naprawdę wszechstronnym i prezentującym bardzo szeroko historię właśnie wojny,
historię też zagłady sądeckich Żydów, historię męczeństwa sądeckich konspiratorów. I myślę, że też w jakiś sposób dla nas jest ważne też pokazanie takiej perspektywy, że ten nowy sąd rzeczywiście będziemy do niego, na nim się skupimy, tak weźmiemy go tak trochę pod lupę, ale będziemy chcieli też pokazać, że to, co nas dotyka, często jest spowodowane właśnie decyzjami i działaniami, które zapadają daleko od nas, a jednak nas dosięgają. I myślę, że to teraz jeszcze ze względu na te czasy, w których my żyjemy, jest takim szalenie ważnym jakby znakiem czy ostrzeżeniem, że nie da się myśleć o nas i w ogóle też o naszym kraju w oderwaniu od ogólnoświatowej sytuacji. Także żadne zaklinania rzeczywistości tutaj nie zadziałają i trochę też to pokazuje pandemia, która nas dosięgła, tak zaczęła się no, naprawdę bardzo daleko od nas i bo mieszkańców Nowego Sącza na co dzień myśli o Chinach w ogóle i co się tam dzieje, tak? A tu bardzo szybko to również wywarło wymierny wpływ na nasze życie, więc chcemy pokazać, że różne mechanizmy historyczne, różne działania, różne postawy, to nie jest coś, co już jest przykryte pyłem historii i daleko od nas i my nie mamy w ogóle tutaj powodu do tego, żeby do tego sięgać. Chcemy pokazać, że no niestety historia po prostu się powtarza. Słuchajcie, tak z perspektywy laika, osoby, której kompletnie to nie interesuje albo interesuje w znikomym stopniu, no to tak naprawdę po co ten projekt? Czy my ciągle mało znamy tą wojenną historię Nowego Sącza i jego mieszkańców? Czy też ona jest na tyle ciekawa i na tyle jeszcze nieodkryta, że warto to zrobić? Ja myślę, że jeden powód jest dobry i drugi także. To znaczy te wszystkie historie opowiedziane w taki sposób właśnie popularyzatorski sprawią, że historia wojennego Nowego Sącza stanie się interesująca po prostu także dla laików, także dla osób, które w ogóle się nie interesują historią. Przede wszystkim chcemy się skupić na historii, na biografiach właśnie. To zawsze jest interesujące i nawet jeżeli ktoś nie interesuje się danym okresem historycznym, to jednak historie ludzi są pociągające. Z drugiej strony wydaje mi się, dużo jest oczywiście zrobione tutaj w kwestii lat wojennych, historii wojennej Nowego Sącza, ale ciągle myślę, że są źródła, które możemy odkryć i ten temat po prostu pogłębić. Poza tym myślę, że też w ostatnich latach nie ukazała się żadna pogłębiona praca, która by zbierała w całość informacje dotyczące okupacji i losów okupacyjnego Nowego Sącza i jego mieszkańców. I w zasadzie trochę też nasza strona da coś takiego, to znaczy będzie rodzajem, chyba tak nie wiem, Agnieszko, mogę powiedzieć, encyklopedii nawet. Mam nadzieję, że tak. Poza tym też myślę, że też takie narzędzie, ja oczywiście uwielbiam książki i po prostu zawsze gdzieś kolejną upchnę, ale też myślę, że dla naszych kolejnych pokoleń, dla wielu młodych ludzi, to, że można bezpośrednio bardzo szybko sięgnąć po jakąś informację, również dla nauczycieli, nie wszystkie publikacje są zdigitalizowane, nie wszystkie są łatwo dostępne. Ta łatwość w sięgnięciu po informacje, które zgromadzimy na tej stronie, myślę, że będzie bardzo, bardzo tutaj istotna. I stąd rzeczywiście zależy nam, żeby tego materiału tam było bardzo dużo. Chcemy się oprzeć o zbiory zarówno Archiwum Narodowego w Krakowie z oddziałem oddział w Nowym Sączu, jak i bardzo też liczymy na naszego partnera w projekcie, czyli Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Również na to, o czym wspomniałam, czyli w ogóle zbiory Fundacji Nomina Rose, które też no tutaj już mamy parę po prostu tek związanych z okupacją. I te materiały będą dostępne w sieci, będzie można po nie sięgnąć bez problemu, bez właśnie
takiego trudu, który trzeba sobie zadać, żeby dotrzeć czy do archiwum, czy pozyskać zgodę na zajrzenie do zbiorów muzealnych, nie mówiąc już w ogóle o prywatnych archiwach domowych, do których na co dzień po prostu nie ma możliwości dostępu. Także... Ja może... No i tutaj, no właśnie, tu jest taki chyba apel, możemy zaapelować do sądeczan, żeby przejrzeli swoje archiwa, swoje osobiste pamiątki, no bo warto, aby każdy miał udział w takim dużym przedsięwzięciu. Tak, my oczywiście też bardzo zapraszamy do tego projektu. Agnieszka, wespij się mniej, powiedz, że zapraszamy. Tak, oczywiście, właśnie o tym miałam powiedzieć, tak wejdę ci tutaj w słowo. Bo chciałabym też, żeby dzięki temu projektowi mieszkańcy uświadomili sobie to, że mają po prostu skarby często w swoich domowych szufladach, prawda? A często też w swoich głowach, bo to są jakieś opowieści, być może właśnie, tak jak powiedziałaś, osoby, które przeżyły okupację jako dzieci, chętniej często opowiadają o tej okupacji niż ich rodzice, którzy przeżyli okupację jako dorośli, więc to są bardzo cenne relacje i z punktu widzenia takiego archiwistycznego chciałam powiedzieć, że ten projekt, no chcemy wzbogacić o różne źródła, to znaczy i te pisane, i te dokumenty oficjalne, i wspomnienia, ale także właśnie nagrywane, prawda, relacje, które będzie można sobie odsłuchać. Także no, w naszym zamierzeniu będzie on taki bardzo multimedialny, także jeżeli chodzi o tą podstawę źródłową. Tak, ja myślę, że też to jeszcze też, jeśli mogę powiem, dlaczego wydaje mi się, że to jest bardzo, że ta Państwa pomoc dla nas będzie niezwykle cenna, również z uwagi na zachowanie tych rodzinnych dokumentów i pamiątek, podzielenie się też nimi z całym naszym społeczeństwem. Również ta mapa tak naprawdę będzie też dostępna w ogóle dla ludzi oczywiście na całym świecie, dlatego że będzie miała wersję angielską. Więc myślę, że też będzie bardzo ważnym takim no, promocyjnym narzędziem dla naszego miasta, ale Buchakow napisał kiedyś, że rękopisy nie płoną. Natomiast no, niestety cały czas i w XXI wieku utrata zbiorów różnych następuje. Szczególnie też dotyka to prywatnych zbiorów, ponieważ bardzo często no, rodziny z różnych względów po prostu nie zachowują tych pamiątek. One są rozproszone, one się dzielą, one po prostu są wyrzucane albo są odsprzedawane i po prostu giną. A dla nas to są takie okruchy przeszłości, które to są takie puzzle, które my chcemy pozbierać, żeby po prostu stworzyć ten obraz. I dlatego bardzo, bardzo do Państwa apelujemy, bardzo prosimy, piszcie do nas, dzwońcie. Adres jest na stronie fundacji nomina.pl. czy przez Facebook, czy przez właśnie Messengera, czy przez właśnie naszego maila. Pozwólcie nam tutaj zaprosić się do tego projektu, twórzmy tę mapę wspólnie, niech ona upamiętnia i wspomni też członków waszych rodzin, znajomych, osoby, z której w jakiś sposób były związane z państwa rodzinami. Niech to będzie nasz wspólny projekt, tak, i coś, z czego będziemy dumni, że po prostu powzięliśmy taki trud zachowania tej przeszłości, odkrywania jej i po prostu zrozumienia, upamiętnienia. Tak, ja tutaj obiema rękami podpisuję się pod tym apelem, jako że no, dla mnie zachowanie źródeł jest szczególnie cenne, zwłaszcza tych źródeł, tych skarbów z domowej szuflady. To jest niezwykle ważne. To bardzo ubogaca naszą wiedzę o przeszłości. Ja powiedziałam na początku, że to jest taki projekt unikatowy w skali kraju, dlatego że chyba niewiele samorządów, może jest ich kilka, może poszczycić się taką mapą swojego miasta w tym okresie, prawda? Bo z tego, co mówicie, to przedsięwzięcie jest naprawdę ogromne. Wspomniałaś, Marysiu, że to taka swego rodzaju promocja. Myślę sobie, że ogromna promocja Nowego Sącza. To myślę, że na pewno. Ja wiem o tym, wiemy o tym, Agnieszko, prawda, że jest stworzona mapa getta warszawskiego. Natomiast no jakby dla mnie ona jest dosyć trudna w obsłudze, ona jest taka bardzo erudycyjna i też ten projekt, który my chcemy tutaj zaproponować, chcemy go stworzyć tak, żeby to było bardzo
dla Państwa przystępne i przejrzyste i też, żeby dawało dużo takich narzędzi, które no, nie wymagają tak historycznego warsztatu, żeby po prostu się z nimi zapoznać czy po nie sięgnąć. I na pewno myślę, że w skali naszego kraju będzie to absolutnie wyjątkowy projekt, a z uwagi na to, że będzie ta mapa, tak jak wspomniałam, również w języku angielskim, to tym bardziej myślę, że się przyczyni do tego, że wiele osób na całym świecie będzie mogło zajrzeć do Nowego Sącza, do jego historii. Ja zresztą niejednokrotnie to mówię, się, że Agnieszka się ze mną zgodzi. Uważamy, że po prostu historia Nowego Sącza to jest przeogromny skarb naszego miasta, który my powinniśmy zainwestować i po prostu pokazać go jako taką wizytówkę naszego miasta, nie mówiąc już o tym, że jesteśmy otoczeni przepięknym krajobrazem i absolutnie myślę, że moglibyśmy stać się ciekawym, turystycznym miejscem do odwiedzania dla wielu ludzi i z Polski, i z zagranicy. A poza tym właśnie historia ma to do tego, że no jest interesująca, jeśli interesujący jest sposób jej podania, krótko mówiąc. Tak. Wiele osób, które się nie interesowało historią, może po prostu się zainteresować tym poprzez chociażby taki projekt jak nasz. Jeszcze nie powiedziałyśmy o ramach czasowych. Kiedy ten projekt ruszy? Kiedy już będą pierwsze wymierne efekty? Projekt jest, no już ruszył projekt i tak już pracujemy w zasadzie po wakacjach, planujemy już udostępnić tutaj pewien zakres informacji. Na realizację tego projektu zgodnie z naszymi grantowymi ustaleniami mamy trochę ponad rok. Oczywiście też jest to projekt bardzo kosztowny, my pozyskaliśmy na nie finansowanie, ale tego finansowania jeszcze będziemy szukać, bo po prostu po to, że tutaj te zasoby finansowe bardzo, bardzo będą potrzebne jeszcze, żeby no, móc sprawnie to wszystko zrealizować, no i poradzić sobie właśnie też z ogromem materiału i zapanowaniem nad nim. Plus oczywiście też wspomnieliśmy o tych działaniach takich związanych z tym, żeby te treści były w sposób taki ciekawy skomponowane i łatwe do przyswojenia. Stąd właśnie mamy tutaj projekt stworzenia trzech podcastów, króciutkich, krótkometrażowych filmów na ten temat, które też myślę, że będą szalenie interesujące. Ogólnie także scenariuszy lekcyjnych i bardzo tutaj liczymy na współpracę z nauczycielami i z uczniami, tak aby rzeczywiście stworzyć takie narzędzia, które no, pozwolą nam właśnie odkrywać tę przeszłość i jakby właśnie wciągać się w nią i czuć, że to jest coś naszego, coś wspólnego dla nas wszystkich. Dziękuję Wam bardzo. My bardzo dziękujemy. To się udało. Dziękujemy, dziękujemy. Liczymy na wsparcie, tak? Tak. To podkreślić. Tak, dokładnie, proszę Państwa, czekamy na, o to są dla nas bardzo cenne rzeczy, które gdzieś tam są przechowane w Państwa szufladach czy albumach. Podzielcie się nimi, udostępnijcie je, pozwólcie je zbadać i po prostu twórzmy razem tę mapę. Odkrywajmy historię Nowego Sącza. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu.